Dzień dobry, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Derail Valley i patrzę, co tu ciekawego jest. O, zobaczcie. No fajne zlecenie, słuchajcie. Nawet nie tak ciężkie. Trzeba tutaj na wierzchu położyć 31 koła, słuchajcie, za 161 ton. Oczywiście, no, trasa daleka, nie? Bo to tędy tutaj, gdzieś jakoś tak, tak, ewentualnie gdzieś jakoś tędy, o, tu chodzi o to, że do portu. W wielkim skrócie. Porozkładajmy, zobaczmy, co my tutaj jeszcze mamy. Manewry za, ale ciężkie, ja cię kręcę, ale za nieco ponad 11 600 dolarów, okej, okay. Tu manewry za 17 z hakiem. Też ciężkie. Może by się tym zająć, słuchajcie? Jak te wagony wyglądają? Zielone. To mogą być te tutaj. Zobaczmy, bo może nawet jesteśmy pod nie podstawieni. Chyba, że to te tu. Nie, no to te. Ha, ale jaja. Zobaczcie, no to... Dobra, wyładuj i odstaw pociąg z elektronika Iskar. No, pewnie, że tak. Czemu nie? Tylko... Wiecie co? To może być pod ten tor. Tak. To będzie na ten tor, bo tu jest ta maszyna do wyładowywania. Dobra, ja bym wziął to zlecenie, słuchajcie, bo... Generalnie... My nie wiemy... Co my mamy tutaj zrobić? Aż 102 minuty nam na to dają, więc to może być tak, że będziemy rozdzielać wagoniki i część odstawiać na jeden tor, część na drugi, część na trzeci, tego typu rzeczy, nie? Więc spoko, bo 17 koła, gdzie już mamy lokomotywę praktycznie podstawioną, to tylko opłaty bym sobie tutaj ogarnął. A licencję, jeżeli bym chciał, na przykładu. Na serwisowanie ręczne. 20 koła by mnie to kosztowało. Ech. Aha, to 14. Wiecie co? Ciekawy jestem, czy później są jeszcze jakieś... No bo... czy są jakieś opłaty za właśnie, nie wiem, uzupełnienie paliwa czy coś? No pewnie tak. Ale dobra, już tam. Mamy to. Dobra, zobaczmy. Co my tutaj mamy? C4i. Ok, podłącz następujące wagony. No to ok. Mamy to na C1L wyładować. No i teraz pytanie. Cztery wagony idą na B6S. Dwa na C2S. I dwa na B1S. No, mówiłem, że tak będzie. No dobra, najpierw je podłączamy. C4i. No to my już tu stoimy akurat. Oczywiście lokomotywa już zgaszona, bo jak wziąłem zlecenie, no to już trzeba było Pabelluskowi wszystko pogasić, kuźwa. O, ale trudno się mówić, żyje się dalej. Chyba, że to nie jest kwestia wzięcia zlecenia, tylko opłacenia tego wszystkiego, nie? Tych tam opłat. Dobra. I teraz... C1L, no to tak jak mówiłem. Dobra, odpalamy dziada. A, okej, okay, musi się nabić i zejść jednocześnie. No dobrze, to chwilę jeszcze poczekamy. Pomalutku, damy radę. My to wszystko przytachaliśmy tutaj, więc no też i ogarniemy ten wyładunek. Dobrze, ciśniemy. Nie musimy się tak naprawdę spieszyć. Znaczy, no też bez przesady, no... Żeby tu tylko nic nie rozwalić.
No dobrze. Zróbmy to tak. Niech on tam sobie ciśnie. Wy pisaliście o tym, że mam tu zdalne sterowanie i tak dalej, bla bla bla. A czy ja mogę, kuźwa, grać po mojemu? Jeżeli mi się podoba takie coś, to robię takie coś. A nie zdalne sterowanie. Jakbym chciał, to bym korzystał. Dobra, musimy schować cały ten skład za zwrotnicę. Ta jest akurat dobrze ustawiona, więc okej. No i dobra, i teraz my musimy się wtarabanić tutaj, na C1L. Jeszcze zlecenie tylko, ale tak, no, na C1L. Dokładnie, dobra. Gitarka. I teraz na wsteczny, to luzujemy. Trzeba odhamować dziada. Ale fajnie to tutaj wygląda. No i ruszamy, panie Dziejku. Dawaj, pan. O, ostrożniej. Cały musi się schować między tabliczkami. Znaczy, no nie cały, no wystarczy, że tutaj część tego wagonu pierwszego będzie. I damy radę. A gdzież ty mi wjechałeś? O ty dziadu ty. Poczekajcie chwilę. Już przez ten upał, kurde, to człowiek nie myśli normalnie. Ale drzezy, no dobra, ale teraz dobrze wjeżdża, więc jest okej. Także tu trzeba będzie nieco już go zwolnić, bo trochę za szybko. I zaraz będziemy zatrzymywać. Dobra, jeszcze kawałek. No i już można. Dobra, powinien się wyładować, on jest połową w sumie. No mogę go jeszcze troszkę podciągnąć, tak naprawdę. Chociaż myślę, że on powinien już być do wyładunku, ale żeby było ładniej, to czemu nie? Dobra. Może być. Pewnie z drugiej strony mi wylasł, znając życie. Albo i nie. Okej, okay. Pociąg w zasięgu do wyładowywania. Proszę bardzo. Ciach. A, Piotruś, sorry. Piotrkowi ostatnio się spodobało meldowanie się tutaj, no, jak tylko powiem ciach, także... Także takie rzeczy. No dobra, i teraz tak, słuchajcie, bo mamy odłączyć 372, więc zobaczmy jak to, a tutaj 598 jest, tak? Okej, okay, no to pewnie od drugiej strony byśmy mieli, zobaczmy. 372, okej. Okay. Dalej, 706, tu się zgadza. Dalej, 233, zgadza się, i 598, tak, i to ma iść na B6S. Teraz zobaczymy.
B6S. No w porządku. My jesteśmy przy C. Będziemy musieli tam przejechać. Zgadza się? Czy coś pokręciłem? Czy w drugą stronę to idzie? Czekajcie, bo coś się zagubiłem w akcji. Dobra, tutaj jest ten B6S, więc tu odstawiamy. Te kopareczki tutaj, jakie fajne są. Ja bym się nimi zajął, słuchajcie. Tak szczerze powiedziawszy, ja bym się nimi zajął. B6S to nas interesuje. Tak. Dobra. Tutaj jest też ok. Tutaj nie jest ok, więc od razu przestawię. Jak daleko musimy wyprowadzić? No, kawałek musimy. Tam jest fajnie, bo tam właśnie zlecenia wojskowe są i też by może warto było licencję sobie ogarnąć. Jak na razie cztery wagony do odstawienia. Teraz będzie ciut lżej, słuchajcie. No i przede wszystkim coś widać, bo nie ma kontenerów, nie? Dobra, to niech on jadzie. My go tak musimy wyprowadzić, żeby tutaj te zwrotnice przestawić, no i później... A nie, dupa Jasia, dalej. Dalej, bo to na ten tor musimy wjechać, czyli jeszcze dalej musimy go wyprowadzić. No, 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 no. Czyli tę zwrotnicę musimy przestawić. Dobrze, niech on sobie przejedzie całym tym składem. Później go złapie. No, naprawdę długi. Końca nie widać. No, pocieszenie to mogę powiedzieć tylko tyle, że co chwila to będziemy mieli krótszy ten skład. Dobra. Teraz łapać kuźwa dziada. Oczekuj! No już chyba mogę spokojnie... O! Dobra. Stoi. Dobra, tak go zostawię. I idziemy patrzeć, co tu się będzie działo. A tu powinno dziać się już dobrze. Wszystko poustawiane zostało. Wagony wjeżdżają. B6S. Dobra, jest ok. Tu cały tor dla nas, także elegancko. I ile to tam? Cztery wagony mają się tutaj zmieścić. Także na luzaczku. Na luzaczku to pociąg tam teraz mamy. Na luzaczku. O, a jeszcze żeśmy na wagonie nie jechali. Hop.
A kurde, jak... Ale jaja. Jazda na wagonie fajna jest. Ja, tam trzeba będzie zaraz zgrzać i tego, i zwalniać, ale to musimy między tabliczkami umieścić cztery wagony, także jeszcze chwila. Dobra, ile tam wjechało? Jeden, wjeżdża drugi, teraz już trzeci. No i w sumie to już można byłoby powoli zatrzymywać. Dobra, i czwarty praktycznie cały. Okej. Czyli tak, jeden, dwa, trzy i ten odłączamy. Jeszcze tylko sprawdzę numery. 598, tak. To zamknij, synu. To odłącz, to odkręć, kuźwa. To przynieś, wynieś, pozamiataj. Dobra. I zakręć. Dobra. I to byśmy mieli ogarnięte. Patrz, kuźwa, normalnie wyliczone. Jak tu wszystko pięknie za tabliczką. Aż dzień wstaje. No dobra, czyli już mamy krótszy skład o 4 wagony. Teraz następny. Na C2S. I to jest 743. To będzie ten. I 243. To będzie ten. No dobra. C2S. Ok, czyli tak czy inaczej to do przodu, bo C jest tam obok. Więc dobra, niech on sobie jedzie, a my zlokalizujemy tor. C2S, to jest ten. Ale tutaj mało miejsca. Trzeba będzie przepchnąć. No dobrze, to przepchniemy. Tylko już sobie od razu zwrotnicę ustawimy, bo zwrotnica idzie tutaj. Ta jest dobrze. No i tylko tę następną trzeba będzie znowu. Czyli stąd tylko dwa wagony. No i jeszcze dwa trzeba będzie odpiąć, nie? Czyli my z powrotem będziemy musieli tę przestawić. Dobra, tu już mamy krótszy skład, więc nie trzeba będzie tak długo czekać. Ja się chyba coś rozpędził za bardzo. Dobra. No już, synku. Dobra, i tutaj wprowadzamy, wtoczymy tylko dwa. Tylko tak na spokojnie, nie? Tam trzeba uważać, bo tam wagony stoją, to żeby nie przygrzać. Bo kara będzie dotkliwa. Dobra, wjeżdżamy. C2S, ok.
No tak, no ale to mi się tu... Dobra, przepchnę. Teraz Wila, bo który jest mój, a który nie już. Teraz się połączyły. 743. Okej. Okay. I jeszcze jeden. I tam 243. Ja wiem, na hamulcu tam jest. Dobra. Już, synu! Dobra, może nikt nie zauważy. To już wiem, który mam odpiąć. 743 i 243. Jeszcze dla pewności? Tak. Zakręćmy. Dobra. I zostały nam dwa ostatnie. I te dwa ostatnie mają iść na B1S. Kuźwa, no naprawdę sobie tak ubzduraliście. I to jest 978, się zgadza. I 622, to się zgadza. B1S, czyli znowu tam. To jest tak jak, wiecie, to mi przypomina troszeczkę gry RPG, nie? Takie przynieś, wynieś, pozamiataj. B1S. A, to tutaj jest. Okej, czyli to będzie ten tor. Tu jest dobrze. No i tak na dobrą sprawę to tylko jedną zwrotnicę tu przestawimy, a tu nawet nie muszę już wysiadać, bo ten skład jest na tyle krótki, że za chwilę miniemy, nie? No co jest? O. Dobra. I jadymy. Ależ on się tu rozpędza. No tak, no teraz to się nie ma czemu dziwić, no leciutki, jak pióreczko, prawie. Czekajcie, wiecie co? A ta zwrotnica, ona jest też źle nastawiona. Ona tak powinna być. A czemu ona była przestawiona? Czy mnie się przypadkowo pykło? No dobra, wtoczymy te dwa ostatnie wagony i będzie można odebrać pieniądze za las. Dobra, może już tutaj, o. Nie ma potrzeby tak pędzić. Ale te kopereczki to mnie naprawdę tak, no, intrygują, żeby się nimi zająć. Dobra, zakręcamy. I odpinamy.
Yep. No i dobrze, i to już by było na tyle. Dobra, to możemy iść odebrać zasłużony pieniądz. Mam nadzieję, że wszystko dobrze zrobiłem. Tylko gdzie jest kuźwa budka? Widzi ktoś słupek z diodką? O, jest. Dobra, to ładnie tutaj oddajmy to wszystko. Elegancko. No. Proszę państwa. Co, a co to się tu... A, tu jest, dobra. 17 086 dolarów podstawy plus 8 543 dolary premii, 25 629 dolarów dostaliśmy. Także w 26 minut zrobiliśmy całe zlecenie, całkiem przyzwoicie, a mieliśmy na to 102 minuty, nie? Także fajnie. I stan konta to 154 219 dolarów i 1 cent. Także coraz bliżej, słuchajcie, licencji na tę lokomotywę, na którą czekamy, czyli na lokomotywę DE6. Będą jaja. Jak się, drodzy państwo, okaże, że ja licencję wykupię, a potem się okaże, że nigdzie tej lokomotywy nie znajdziemy, bo i tak może być. Dobra, dzięki wielkie za obejrzenie materiału, zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcja komentarzy jak zawsze należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia, pa, pa.